Szukam chłopaka, który kiedyś w autobusie komunikacji miejskiej naśladował każdy mój ruch. Przez to był taki zabawny. Ta sytuacja była jak z filmu czy dawnej reklamy. Nie mam jak to teraz naśladować i moje życie jest smutne i szare. Straciło właściwie sens, bo zasmakowałam, jak może wyglądać, a nie wygląda. W dniu 15.04.1999 roku w Warszawie, a później w Nadarzynie koło Warszawy, spotkałem cudowną osobę. Kobietę, która na imię miała Marta. Pochodziła z okolic Rudnika na Śląsku. Była wtedy przewodniczącą zarządu gminnego ZSMP w Przemkowicach. Cudowne oczy, dobroć, szczodrość, uśmiech dla wszystkich, życzliwość, wieczny dobry humor i ciepło. A ja, mimo że mnie zachwycała, nie potrafiłem jej tego powiedzieć. I teraz po latach chciałbym ją jeszcze raz ujrzeć i powiedzieć jej, że byłem głupcem w tym, że nie wyznałem jej swego uczucia i tego strasznie żałuję. Jeżeli znajdzie się ktoś, kto pomoże mi ją odnaleźć, to go ozłocę i wycałuję. Kamil Malec, wtedy z Głogowa, obecnie Maszewo, mój e-mail, malec@wp.pl, mój telefon 0601 764 365, mój gadu 21 00 098, z wyrazami szacunku. Pilnie poszukuję chłopca. Pilnie. Jechaliśmy razem samochodem, tańczyliśmy w dyskotece, albo właśnie niestety żoną kolegi.